Ten plebiscyt jest wyjątkowy, rzeczywiście jest piękny. To jest chyba pierwsze i takie najbardziej odpowiednie słowo, które przychodzi mi do głowy i jest to piękno na każdej płaszczyźnie. Od samego wejścia do budynku, poprzez to jak wyglądamy, jak podkreślamy dzisiaj nasze piękno, przede wszystkim po to piękno wewnętrzne. I to jest chyba ta wartość, która sprawiła, że my jako marka nie wyobrażalibyśmy sobie nie być tutaj. Dziś nagradzamy pasję, talenty i tą siłę kobiet, które odważyły się już zrobić ten pierwszy krok. Każda z nas robi to w momencie odpowiednim dla siebie, w chwili odpowiedniej dla siebie, natomiast każda z nas ma to coś, ten taki pierwiastek, który sprawia, że możemy osiągnąć wszystko. Dbamy o to, żebyśmy były piękne na zewnątrz i piękne w środku, żebyśmy znalazły tą wewnętrzną siłę. Pytanie, jak pogodzić te dwie dziedziny? To jest wbrew pozorom zadanie dość łatwe i to wewnętrzne piękno, zewnętrzne piękno, one idą ze sobą w parze. Czasem pytamy kobiety, które kupują naszą biżuterię, czy podkreślają nią piękno, czy z kolei jakby chcą poprawić to swoje samopoczucie. I to wszystko zależy od dnia. Każda z nas jest inna, każda z nas jest różna. Mamy różne momenty w swoim życiu, różne dni, ale myślę sobie, że biżuteria jest tym elementem, po który sięgamy jako pierwszy. Wtedy, kiedy czujemy się fantastycznie i wtedy, kiedy czujemy się trochę gorzej. I chyba niezależnie od gustu, od talentów, od osiągnięć, od wieku, od koloru włosów, koloru oczu i tego, co lubimy robić w życiu, biżuteria jest dla każdej z nas i każda z nas ma szansę znaleźć taką, która będzie odpowiadała jej w danym momencie. Myślę, że biżuteria to w dużej mierze symbol, symbol emocji, uczuć, tych wspaniałych momentów, które towarzyszą jej wręczaniu, jeśli jest to prezent, czy jej wybieraniu, jeśli kupujemy biżuterię dla samej siebie. Także myślę, że każde spojrzenie na biżuterię, każde zawieszenie na niej oka, to jest przywoływanie tych wspaniałych chwil. I to sprawia, że biżuteria ma wartość ponadczasową, uniwersalną, a jednocześnie wyjątkową.